Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Nadal kontynuujemy tryb multiplayer, ale teraz przed odcinkiem jeszcze mam do otworzenia chest tieru trzeciego. No i tam jakieś cele się kiedyś użyją, jakiegoś legendarnego stworka zrobię. I zobaczę na Battle Log i był jeden revenge. Okej. Okay. Czemu by z nim nie zagrać? No, ale tutaj bitwa nie będzie zbyt trudna. Gdyby to nie było na odcinku, to chyba bym na automacie to zrobił. Ale nie gram na automacie, chociaż no... przeciwnik był na hita, więc idę wyszukiwać normalnie przeciwników. Bo to nie będzie miało sensu, gdy bitwy będą aż tak proste. O, tier 5, bardzo dobrze. Będzie w następnym odcinku do otworzenia, elegancko. Z takim składem teraz się zmierzę. Widzę, że bombety tutaj też ma. Nikt tutaj raczej nie ma... nie ma... antycypacji, więc czemu by nie zrobić tak? Niestety to jest też taunter, pewien słynny. Ten oczywiście Armor Claw. No i mało damage'a trochę zadaje, więc pora na Ape Dance'a. Teraz pora na mojego tanka, czyli oczywiście... kurde, własnego teamu nie pamiętam. Jak on się nazywał? No ten, Mr. Beast. No, nawet jest youtuber z taką nazwą. Tutaj staminę mi odejmuje. To akurat niezbyt dobrze. Ale widzę, że Bombeta już miał stana. A ten drugi, opancerzony, też już miał, ale to bardzo dobrze, bo on ma taunta, więc tak czy tak muszę go zaatakować. No i niestety nie miałem możliwości powstrzymać tej legendy w środku. I obniża mi damage'a do zera, co ciekawe. Ale w tej turze to już mogę użyć... nie wiem, może Embedded Flame? Nie, no Incineration, bo ma trochę mniejszy cooldown. I to już powinno go dobić. Miał jeszcze perkę na to, żeby mi zadawał mroczny damage. Przed chwilą taka animacja była. No i już po tej legendzie w środku. Tikale są trochę lepsze od legend, jeśli chodzi o statystyki, ale jeśli chodzi o skille, nie zawsze tak jest. O te wszelkie ataki. I nadal mam to jest zero damage. Taki status dostałem. Więc nie mogę jeszcze atakować. Ale teraz Sleep Under the Moonlight. Już jest po bitwie. To jeszcze nie jest koniec odcinka. Więc lecimy dalej. Oto mój przeciwnik, następny. Dość nietypowy rozstaw run ma, bo na tym samym moim Moonhaze ma runy pod staminę. Kompletnie bez sensu. Nie wiem, po co mu stamina akurat wyższa. Powinien pod speeda raczej to zrobić tylko. Ale może go on używa tylko w defensywie, więc nie potrzebuje lepszych run na nim. Trudno powiedzieć. No i Money Can't Burn Out. I to koniec kolejnej bitwy. Bardzo dobrze dzisiaj idzie. Dostaję oczywiście jakieś punkty. I to już ostatnia bitwa na dzisiaj.
bardzo łatwo się wbija rangi, bo jestem dość nisko w tabeli, w tabeli, w tych, w ligach. Będę teraz próbować Golda 1 jeszcze dobić. W najbliższych odcinkach może to się uda. I opłaca się głównie jego zaatakować, tego środkowego mitikala, którego pokazuje. Ale on jest obleśny, jakieś oko mu wystaje. Kurde, co to jest? No dobra, nieważne, i tak wygrałem. Nie było trudniejszych bitw, nie było żadnego rage'owania, bo nie było po co w sumie. No i okej. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia i cześć!